Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na trzecią sesję z Zagrajmy w Harry Potter i Czara Ognia na peceta. I słuchajcie, ostatnim razem zrobiliśmy sobie zadanie turnieju Trójmagicznego 1, zrobiliśmy sobie łazienkę prefektów oraz zielarstwo. I to chyba są trzy poziomy, które robiliśmy. Chyba jeszcze... A nie, zakazany las to nie. Nie, no to te trzy poziomy zrobiliśmy sobie ostatnio. I ja to nagrywam 5 października o godzinie 13:15. I nie będę tak ukrywał, że przez ostatnie dni, a raczej nawet tydzień, bardzo walczyłem ze sobą, żeby nagrać tę grę, ponieważ ta gra, powiem wam szczerze, nieironicznie, psychicznie mnie momentami wykańcza. No ale jak widzicie, zostały nam trzy poziomy do samego końca, czyli zadanie 2 turnieju Trójmagicznego Jezioro, Labirynt oraz Voldemort. I to będzie koniec tej giery, ale zanim przejdziemy jakby do odblokowywania sobie następnych poziomów, to zrobimy sobie teraz jeden wielki pełen backtracking, ponieważ nauczyliśmy się dwóch zaklęć. I co? No i myślę, że trzeba będzie powracać do niektórych poziomów, żeby po prostu odblokować dalszą część gry. Więc polećmy sobie na zakazany las, czemu by nie? Oczywiście, że tak. Gramy Harrym, bo why not? Co tu mamy? Energia życiowa, jest. Wszystko się tu chyba zgadza, chociaż... Magicus Extremus, ja bym to zmienił na energię życiową. Oczywiście, że tak. O, i lepiej to teraz wygląda. A Urona... No, tak może być. Więc teraz tak, moi drodzy. Bierzemy sobie akcję. Muszę sobie na nowo kontrolki przypomnieć, ponieważ dawno grałem. I słuchajcie, idziemy teraz w tę stronę, ponieważ tędy nas jeszcze nie było, a wypadałoby tutaj zebrać jakieś tarcze, żeby później nie było przypału. No nie? Błoto ryje tutaj, widzę, że oczywiście lecą z koksem. Mam nadzieję, że dzisiaj gra mnie nie będzie denerwować, ponieważ powiem wam szczerze, że komputer w tej gierce jest naprawdę przesrany. I mówię to bez krzty ironii, naprawdę, ja momentami czuję dosłownie ból, złość i no sami sobie możecie dopowiedzieć, co ja tam mogę jeszcze dokładnie czuć. Nie wiem w ogóle, czy ja w dobrą stronę idę, ponieważ mówię, no ja tutaj wszystko opieram na let's playu Sebulby 2000, ponieważ no stwierdziłem, że zresztą nawet jak oglądam jego let's play, to sam nawet Seba mówił, żeby no lepiej się delikatnie przed tą grą przygotować, dlatego że granie w tę grę na ślepo jest dosyć... no niemądrym pomysłem, o tak to mogę powiedzieć, a ja też nie mam zamiaru później się dodatkowo tiltować. Co tutaj się robiło z tymi grzybami? Trzeba było... aha! Wiem, co trzeba było zrobić, dobra, kumam. Wingardium Leviosa! O właśnie tak, Wingardium Leviosa. Herbivicus! Nie? Nie to? A, dobra! To miałem zrobić. Jezus Maria, sorry. Dawno nie grało się w tę gierkę, to już się zapomina takich rzeczy. Trzeba tą czupakabrę chyba tam rzucić. Jezu, nie pamiętam, jak ona się nazywała, wybaczcie. O Jezu, dlaczego tak? Czemu w ogóle oni... Ron, Hermiona, dlaczego? No kuźwa, no czemu oni się tu kręcą? Weźcie się ogarnijcie. Ale nie w tę stronę. Dobra, idźmy tam, szybko. Biegiem. Dobra, elegancko, jesteśmy po drugiej stronie mocy. Druga strona medalu, jak to się mówi.
O! Co tu mamy? Czyżbyśmy mieli tutaj tarczę? No nie gadajcie, że tu tarcza jest. O kurde, orety, kotlety, proszę państwa, co tu mamy za nowości? O właśnie, trzeba pocisnąć tego kurde śmiecia. No i widzicie, jak ładnie pociśnięty. Dobra, zabieramy tarczę i wychodzimy stąd. Nara. Wprawny. Haha, dobrze. Podoba mi się to. Podoba mi się to bardzo. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ jeszcze musimy wrócić do zakazanego lasu. Because mamy tam jeszcze jedną tarczę. Może nawet i więcej do zebrania. Więc wracamy z powrotem. Czemu by nie? Oczywiście Harry standardowo, brudny Harry. Okej. Zgadza się. Nie, wstecz. Zgadza się. Idziemy w zasadzie w tę samą stronę, tylko z tą różnicą, że pójdziemy tam bardziej na dół, tam gdzie były te całe czupakabry, czy... Kurde, jak one się nazywały? Czukawki chyba. To były czukawki. Nie wiem, naprawdę. Przepraszam, najmocniej zapomniałem, jak one się nazywają. O nie, błotoryje. Idźcie stąd. No i super, jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie powinniśmy być. I teraz... Aj, błotoryje, kurde. Idźcie ode mnie. Dobra, mamy 800 fasolek, super. Teraz jeszcze raz carpe retractum i celujemy. Dawaj. O, idziemy. Tutaj, dokładnie, tu nas nie było. Tu nas nie było, proszę państwa. A warto zobaczyć, co tutaj się dzieje. Oj. Kamera, co ty robisz? Powiem wam szczerze, to jest naprawdę upierdliwe. Serio. Nie lubię bardzo kamery z lotu ptaka. Takie izometryczne jak tutaj. O ile mogę to powiedzieć, że to jest kamera izometryczna, a wydaje mi się, że chyba mogę. Nie lubię bardzo czegoś takiego. To bardzo jest irytujący styl gry. Ponieważ... Lepiej jak jest kamera 3D, nawet na plecy Harry'ego, tak jak to było w Więźniu Azkabanu. Ponieważ to, co się obecnie tutaj dzieje, to jest naprawdę... Ja w tym momencie sam ze sobą trochę walczę. No i z grą przede wszystkim. I tak, no widziałem, że pierwszy odcinek się przyjął z Czary Ognia. Bardzo mnie to cieszy. Nie będę tego ukrywał. Bardzo się cieszę z tego... Z tego oto tytułu, że się to przyjęło. Pospiesz się. No, pośpiesz się, łatwo to mówić, oczywiście, że tak. Naprawdę musi... Czemu to jest takie irytujące? Weźcie mi, powiedzcie. O, jeszcze kam... Co tu się odpierdziela? Dobra, przeszliśmy jakoś. Idziemy, żeśmy doszli. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Się zastanawiam, czy my w ogóle dobrze idziemy. Czy ja idę w ogóle w jakiś, kurde, nie wiem, miejsce, gdzie nie ma tutaj dosłownie niczego. Okej, idziemy. Elo? Może tu będzie tarcza? On jest już w klatce. Tak, jest tarcza. Nawet dwie są. Chodźcie, sunę, tam nawet jeszcze jedna jest. O kurde, zbieramy ją. O nie, tu trzeba będzie... Aj, myślałem, że ja się kurde wycwanie, a tu dupa. Dupa, panie kolego. Radź sobie. Carpe retractum! Aqua eructo! Aqua eructo, do, gasimy. Ej,
Pomóżcie mi! Jałcz! To są dwie tarcze obok siebie, dwie tarcze! Rozumiecie to? O-o! Dobra, piąte życie. Myślałem, że mam już mało żyć. Dobra, cztery mam życie, lol. Ja myślałem, że serio będę miał bardzo mało, ale dobra, jakoś sobie poradzimy. Wiem, że to jest totalnie głupie, co teraz robię. Ponieważ pewnie większość z was powie, ale to nie tak się gra! Co nie tak się gra? Dobra, rozumiem, no. Jezu, ja gram w to pierwszy raz, ludzie. Weźcie się uspokójcie. To, że wy jesteście mistrzami w tej grze, nie oznacza, że każdy jest, lol. Jezu, co ten smok odpierdala, no? No, weźcie gaście szybciej. To zdobędę te tarcze. Jezu. Ruch to! Dawaj, dawaj! Ja pierdolę! Aha, tam lepiej. Dobra. Nieważne. Dobra, jestem. Jak widzicie, już tutaj zacząłem coś kminić z herbivikusem. No i chyba tak to musi być już. I teraz jakoś nie obrywam. Jezu, idźcie stąd, naprawdę. Nie, nie no. Ja dzisiaj czuję, że ja chyba dzisiaj po prostu, no nie wiem, co się ze mną stanie, ale chyba dzisiaj... O! Poziom, żeśmy odblokowali, ten turniej trójmagiczny 2. Ja mam dzisiaj jakieś takie wrażenie, że ja padnę normalnie, nie? Wyszkolony herbivikus, uroki, dobra, bla bla bla. Super, fajnie. Możemy oczywiście iść na zadanie drugie turnieju trójmagicznego, ale my jeszcze nie pójdziemy. Ponieważ patrzcie na to, 11 kurwa pierdolonych tarcz na odblokowanie trzeciego turnieju i ostatniego bossa. Dziękuję za uwagę, ja chyba wolę jeszcze tutaj posiedzieć i pofarmić te tarcze, bez kitu. Gdzie jest zakazany? Był zakazany. Lecimy na zakazany las. Dziękuję za uwagę. Dobra. Mamy jeszcze chyba z... dwie tarcze? No, z dwie tarcze zbierzemy stąd, potem polecimy na łazienkę prefektów. Tam sobie pograindujemy tarcze, ponieważ tam też możemy zdobyć. Błotor jest spierdzielajcie ode mnie, w dupie was mam. Myślę, że nawet nie tylko ja mam was w dupie, ponieważ... Hermiona i Ron też, chociaż trochę śmiem wątpić. I spotkamy się, jak dojdę tam do tej tarczy, która jest w ogniu. A potem jeszcze raz wrócimy do zakazanego lasu, ponieważ tam mamy jeszcze w inną stronę kolejną tarczę. I tak wiem to wszystko z Let's Playa Seby. Jakby ktoś się pytał. Myślę, że się powtarzać nie muszę. Idziemy teraz w jakąś inną chyba stronę, ponieważ tu mnie jeszcze nie było, a przynajmniej nie kojarzę tej strony. Ale my tu chyba się cofnęliśmy na początek w ogóle. No, cofnęliśmy się w ogóle na początek. Lol, dobra, nieważne. Zignorujcie to, co ja teraz powiedziałem. Dobra. O. Dobra, wiem już, co się święci. Aqua erupto!
Dobra, patrzcie teraz na to, nie? Patrzcie teraz na to. Będziemy gasić. Gasić pragnienie. Czy ktoś mi zechce pomóc tutaj w ugaszeniu? Dobra, patrzcie na to. Widzicie? Ach, masakra. Żeby tak walczyć o jedną, kurde, głupią tarczę dużą, to jest naprawdę przegięcie pały w tym momencie, powiem wam szczerze. Dobra, ale to jeszcze nie koniec naszego zakazanego lasu. Zobaczmy, ile mamy tarcz. 10, o jest. O Jezus Maria, dobra. Idziemy. Zobaczmy, gdzie teraz będziemy mogli iść. Wszystko się zgadza. Zgadza. Elegancko. Super. Dobra. Wiem, gdzie pójdziemy. Akcja, akcja, bla, bla, bla. Pójdźmy teraz tak. O, widzicie, tu mamy tarczę. Widzicie to? Tu będziemy mogli łatwo tarczę zebrać. Chyba. Aczkolwiek potrzebujemy jakiegoś, nie wiem, kamlota, czegokolwiek. Chyba, że mogę Aksję przywołać co te tarcze, to byłoby jeszcze lepiej. Da się? A nie! Chwila. Aha. To nieźle. What the fuck? Dobra, nieważne. Potrzebujemy jakiś, kurde, ten... jakiegoś kamlota, czegokolwiek, co tu możemy mieć w sumie, co pozwoli nam się, nie wiem, wspiąć, whatever. Jest coś takiego? Bo ta tarcza kusząco wygląda, żeby ją zebrać w tym momencie. A skakać nie mogę. Szkoda, bo bym może sobie podskoczył i tak bym sobie zakończył szybko poziom. Ale nie ma tak dobrze, niestety. Szukamy jakiegoś kamlota lub coś ciężkiego. Tu mamy coś. Moglibyśmy to wziąć. Spadaj ode mnie, śmieciu. Wingardium Leibosa się mówi. Ale dobra. Ja nie jestem tutaj od poprawiania. I idziemy z tym kamlotem na drugą stronę. Dobra. Von, paruwo. Chciałbym wam zadać takie jedno pytanie. Takie naprawdę dosyć istotne pytanie. Czy wy też mieliście problemy z tą grą? Nie, tak zupełnie szczerze, czy wy też mieliście problemy, że komputer albo AI, jak chcemy sobie to nazwać, odwalało taki szajs? Ponieważ sztuczna inteligencja w tej grze pozostawia naprawdę wiele do życzenia. I trochę to jest dla mnie niedorzeczne, że gra, która polega na kooperacji, ma takie problemy z... Kurwa no... No takie problemy gameplayowe, no to jest trochę dla mnie już... przepraszam, że się tak wyrażę, dla mnie to trochę patologia już jest w tym momencie. Teraz zobaczymy, jakie tu będziemy mieli jazdy. Będzie jazda, będzie jazda. Vivicus! Au! Jauć!
retractum! Jauć! Au! Zaraz się okaże, że dobrze, żeśmy szli na początku. Chociaż... no nie, niedobrze. A może tam musieliśmy iść? Skąd my żeśmy przyszli? Widzicie? Ja nie rozumiem tej gierki. Ja w tej gierce strasznie się gubię. Strasznie się gubię. Ta gra ma, nie wiem, jaki... Z jednej strony ma fajną grafikę, fajny pomysł na poziomy i tak dalej, co muszę jej oddać. Ale z drugiej strony... tak w tej gierce łatwo się zgubić, że to jest masakra w ogóle. O! Jałcz! To jest naprawdę masakra. Jak w tej gierce łatwo można się zgubić. Auć! Dobra, idźmy tu. Chodźcie. Kamlota przesuwamy dalej. Kamlot. No, dawaj. On utknął? Serio? Nie gadajcie, że on utknął. Dobra, nie utknął, całe szczęście. Bo gdyby utknął, to oj... no, byłby rage nie z tej ziemi. Byłby rage nie z tej ziemi. No tak to jakoś sobie przesuniemy tego kamlota do tej tarczy. W sumie chyba już blisko, no daleko chyba już nie jesteśmy od niej. Takie mam dziwne wrażenie. Bo to jest kamlot, a tam jest ta tarcza, dobra. Jesteśmy blisko. Dużo nam nie zostało. Dawaj, 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 run. Dawaj, 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 dawaj. Won ode mnie, kurde no. Naprawdę w życiu nie widziałem tak uciążliwego komputera, przysięgam, naprawdę. I to w grze jeszcze w koopie. Dawno nie widziałem tak ociężałych, kurde, postaci, które mają mi pomóc w zrobieniu jakiegoś questa. Serio. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę mega irytujące, denerwujące i aż mi słów brakuje. Nawet nie wiem, jak ja mam określić to wszystko. Wiem tylko jedno, kamlot mamy blisko, więc teraz go przesuwamy i zbieramy te tarcze. Miejmy to już za sobą, naprawdę. Czy będę mógł przyciągnąć tą tarczę? Akcja! No nie, bo musi to być pod tym. Od razu pod tą tarczą, więc... szybko. No, dawaj. Leviosa! Czy tak teraz zdobędę tarczę? Nowe zadania Moody'ego, nas to nie interesuje. W dupie mamy zadania Moody'ego, bo my skupiamy się tylko na fabule. Rzeczy dodatkowych robić nie będę, ponieważ Seba w sumie robił to na swoim let's play'u, więc jak coś to odsyłam na jego let's play. Ja się skupiam tylko na przejściu gry. 9 tarcz zostało. dobry żart, Gierko, naprawdę. Ubaw po pachę, normalnie, kurde, dawno się tak nie uśmiałem. Super. Tarcza zebrana, świetnie. Szkoda, że sporo żyć przy tym straciłem, ale już mniejsza, nie będę narzekał. Idźmy kolejną tarczę zdobyć lepiej. Orchideus!
Tak więc tą sesję mogę tylko i wyłącznie nazwać takim totalnym backtrackingiem. No chyba, że będę jeszcze na siłach, by oczywiście, jak to się mówi, przejść całą grę już do końca, ponieważ wtedy nam zostaną tylko raptem, no ile, parę poziomów. Ale szczerze, czy mi się chce, no to nie wiem. Chciałbym, z jednej strony chciałbym już mieć to za sobą, bo wtedy to sobie zrobię chyba jakąś solidną przerwę od Harry'ego Pottera, bo powiem wam, że tak seria mnie już powoli wykańcza, nie? I to jest śmieszny trochę paradoks, ponieważ ja rzadko nagrywałem Pottera, kiedy zacząłem częściej go nagrywać i dochodzić do właśnie takich gier, to zaczynam naprawdę dość mieć. No naprawdę... Nie mam nic do tej gry, to nie jest tak, że uważam, że ta gra to jest jakieś najgorsze gówno, ale... To jest straszny mózgotrzep. Ta gra strasznie momentami ryje psychikę. Przez to, że komputer działa sobie jak chce, robi sobie dokładnie co chce, ma wywalone w ogóle w to, że jakkolwiek rzucasz te zaklęcia, ponieważ sobie, nie wiem, podejdzie na przykład do ściany i sobie będzie stał jak taki debil. Wiecie, te let's play'e moje i Seby będą się chociażby różnić perspektywą, no nie? Bo obecnie, na chwilę obecną, z tego co ja widzę po sobie, to ja... No ja więcej narzekam na tę grę niż Seba. Ale to bardziej narzekam z powodu bardziej tego, że no... No Ron i Hermiona robią sobie co chcą. I to jest trochę irytujące. Nie mówię, że wiecie, wszystkie gry Harry'ego powinny być w ogóle tak turbo łatwe jak na przykład, nie wiem... Wiedźmina z Kabanu, Komnata Tajemnic. Nie. Bo te gry powinny mieć też wyważony w miarę poziom trudności. Ale jeżeli dochodzi do takich absurdów, że mamy jakieś zaklęcie mieć wspólne, a moi pomagierzy mają w dupie totalnie to, co ja proszę, to już kończy się jakby dzień dziecka. No bo, no serio, no nikt raczej nie będzie miał przyjemności z grania w grę, gdzie masz coś zrobić, a postacie w ogóle stoją i nie reagują, bo nie wiem, myślą o nie wiadomo czym. Może nawet o niebieskich migdałach. I tak, wiem, że niektórzy mogą powiedzieć, że znowu idę do tej samej tarczy, ale chciałbym wam powiedzieć jedną rzecz. Tą rzeczą jest chociażby to, że nie poszliśmy jeszcze w prawo, bo my na początku szliśmy w lewo i tam faktycznie jest tarcza kończąca poziom. A gdy pójdziemy w prawo, to zobaczycie, co będziemy mieli. A, no właśnie, tam mamy tarczę, widzicie? Ale oczywiście błotoryje muszą również tutaj nam przeszkadzać. I tak, wiem, że w jakimś z odcinków mówiłem, lub nawet tam wspominałem, że jakieś ciekawostki może postaram się przygotować, ale powiem wam szczerze, że jak se tak patrzyłem, nie było nic takiego interesującego, co mógłbym poruszyć. Serio. Mówię to bez krzty ironii. Więc niestety, ale musimy bazować na tym, że... O, co tu mamy? A, dobra, okej. Herbivicus. Właśnie, to było zaklęcie Herbivicus. Ja zapominam niestety, wybaczcie, no to ja jestem bardziej przyzwyczajony do tych podstawowych zaklęć. Te takie nowe pokroju właśnie Herbivicus to są mi bardzo obce. Ale też dlatego, że w przeciwieństwie do tej trylogii Harry'ego Pottera pod względem filmów czy nawet gier, to no właśnie ja się ograniczam tylko do Harry Potter Kamień Filozoficzny, Wiedzień Azkabanu, Komnata Tajemnic. Wiem, że nie po kolei powiedziałem, ale walić to. I to też nie jest tak, że ja innych filmów nie oglądałem. Bronić się, Panie Boże, ja nawet w 2016 zrobiłem sobie cały maraton z tymi filmami. Ale... Jeśli mam być z wami szczery, to... Nie wiem, jestem zwolennikiem pierwszej trylogii. Tamte filmy też nie są złe. Bo też są film z tej serii filmy, które schwytały me serduszko. Ale tak jakoś, nie wiem, ja jestem... do trylogii przyzwyczajony. Tamte filmy też są spoko, ale najczęściej wracam do tych pierwszych trzech. Dobra, ile nam zostało? 8 tarcz, yeah.
Zakazany las again.